Rozpoczęły się zimowe ferie. Policjanci jak co roku zadbają o to, aby były one jak najbardziej bezpieczne. W tym okresie na drogach powiatu legionowskiego pojawią się dodatkowe patrole funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci będą kontrolować kierujących i stan trzeźwości, a także stan techniczny pojazdów. Apelujemy do wszystkich kierujących, aby nie wsiadali za kierownicę po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Należy mieć świadomość tego, że wsiadając za kierownicę po spożyciu alkoholu, stwarzamy zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko własnego, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Warto też samemu sprawdzić stan techniczny własnego pojazdu, zaplanować wcześniej trasę, no i przede wszystkim wypocząć przed podróżą. Wyrywkowe kontrole na drogach to nie wszystko. Na prośbę organizatorów wycieczek i kolonijnych wyjazdów policjanci będą również sprawdzać stan techniczny autokarów. Legionowscy policjanci jak co roku przygotowali punkt kontroli autokarów. Ten punkt będzie przed budynkiem komendy na parkingu każdego dnia od godziny 6:30. Zaplanowane kontrole należy zgłaszać telefonicznie bezpośrednio do oficera dyżurnego pod numerem telefonu 22 60 48 213 bądź do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 22 60 48 220 lub 22 60 48 399. Można chyba jednak przyjąć, że większość młodych legionowian zimowe ferie spędzi w domu. Mundurowi apelują przede wszystkim do ich rodziców, aby uczulili swoje pociechy na niebezpieczeństwa, jakie mogą na nie czyhać. To przede wszystkim unikanie zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych, to właściwe zachowanie na drodze i w końcu daleko posunięta ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Szczególnie to dotyczy najmłodszych dzieci, które będąc na placu zabaw, mogą zetknąć się z takim zagrożeniem. Należy przypomnieć dzieciom, aby nie brały żadnych słodyczy ani innych przedmiotów od obcych osób, aby nie opowiadały im o swoim miejscu zamieszkania, a także aby się nigdzie z nimi nie oddalały. No i rada na koniec. Wyjeżdżając, czy też po prostu wychodząc z domu, pamiętajmy, aby odpowiednio zabezpieczyć je przed włamaniem. Dokładnie zamknąć drzwi i wszystkie okna, a także w przypadku dłuższej nieobecności poprosić sąsiadów lub rodzinę o przypilnowanie mieszkania.